Musicie zobaczyć. Jaka fajna wystawka z Revolution. Bardzo ładnie to zrobili. To jest też fajne, zamiast lakieru do paznokci, naklejki jakby na paznokieci. Ale fajne. No i Hani pasują moje buty. Nie mogę jej nagrywać, bo powiedziała, że jak ją nagrywam, to nie umie trafić. Nie wiem, czy żona się pochwaliła. Muszę się pochwalić. But you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Hej kochani, witajcie w kolejnym vlogu. To, co widzieliście, te przebitki, to było wczoraj z Dnia Dziecka. Ale nie chciałam w sumie nagrywać wczoraj, bo wiecie, to jest dzień, który spędzam razem z dziećmi. I było bardzo fajnie, bo poszliśmy potem na basen. Pierwszy raz na basen poszliśmy, to mogliście widzieć na Instagramie. Oczywiście ten, kto jest z nami na Instagramie, to mógł to zobaczyć. A propos Instagram, oczywiście serdecznie Was zapraszam na Instagram, bo za niedługo my wyjeżdżamy na nasz wyjazd. A swoją drogą, słuchajcie, to trzymajcie kciuki, żeby nam się udało wyjechać. Bo Hania była przeziębiona przez 2 dni, przez jeden dzień miała gorączkę. Wczoraj Sebastian, o nie, idzie teraz tak po kolei, katar. Katar i jeden dzień gorączka i tyle. Nawet nie dawałam im żadnych lekarstw, bo to samo przechodzi, zresztą organizm musi sam powalczyć trochę. Także trzymajcie kciuki, żeby nam się udało polecieć, bo to są wakacje, na które mieliśmy lecieć rok temu i nam się nie udało. O. Także tak, ale zaczęłam od czegoś innego, od Dnia Dziecka, tak. A wieczorem, słuchajcie, poszłam z dziewczynami, bo Sebastian nie chciał. Sebastian został z tatą i oglądał bajkę z tatą. A my z dziewczynami pojechałyśmy do kina, pierwszy raz do kina pojechałyśmy. Ale było fajnie. I pojechaliśmy na Cruelę. Musicie zobaczyć, super film. I tak jak właśnie Zuzia tak na początku, no nie chcę iść. Ja mówię, Zuzia, będzie Ci się podobać, to jest taki... To jest film zrobiony z rozmachem, taki bardzo artystyczny, jest świetna muzyka, jeszcze z lat 70. w większości kawałków. I po prostu Zuzia wyszła z tego kina, wie, to jest mój ulubiony nowy film. No, muszę zobaczyć, bo to nie jest tylko film dla dzieci. No, w sumie nawet mi powiedziała, że on dla małych dzieci za bardzo się nie nadaje, bo dzieci nie będą nim zainteresowane, natomiast dla starszych dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych rewelacyjny film, naprawdę. Także Wam polecam. A teraz już siedzę, zobaczcie, z reklamówką ciuchów, tych ciuchów do oddania. Gdzieś tu mam rachunek, muszę tylko sprawdzić, czy jest rachunek. Jest rachunek. Jadę je oddać, muszę wejść też tylko do Targetu. Szukam prezentu, którego nie umiem dostać, nie jestem w stanie dostać przez Amazon, więc muszę jechać i go poszukać. Jak mi się nie uda, będę musiała zmienić plan na prezent. W sobotę jeszcze idziemy na urodziny i coś jeszcze miałam zobaczyć. Aha, i muszę jechać jeszcze do przychodni, zawieźć Zuzi papiery do wypełnienia. Za każdym razem, każdego roku przed wejściem jakby w drużynę, to muszą dziewczyny wypełnić takie formularze, że jest wszystko ok i musi to doktor, nasz lekarz potwierdzić. Dobra, słuchajcie, ale tym uciekam teraz. Która jest godzina? Uwaga! Mam nowy zegarek! Jest godzina 10, więc najwyższa pora na mnie, żebym już uciekała. I teraz ja będę zamykała te ringi, tak pisaliście mi o iWatchu i mam i ja w końcu. No, teraz będę się tutaj z moimi sąsiadkami porównywać w ćwiczenia. One się tylko pytały, kiedy dostaniesz iWatcha, kiedy dostaniesz iWatcha. O,
No, ale to muszę dopiero ogarnąć temat, bo dopiero go pierwszy raz założyłam, więc muszę sobie aplikację teraz w telefonie uruchomić i w telefonie muszę jakby się z nimi połączyć. Nie pytajcie, jeszcze nie wiem o co chodzi, ale to samo przyjdzie. Wszystkie te produkty z Apple'a są tak intuicyjne, że wszystko łatwo samemu się nauczyć. Co, koteńku? Sebastian. Dobra, słuchajcie, uciekam. Dzisiaj środa, więc dzieci w domku. Dobrze się czujesz, Sebuś? Trochę lepiej. Katar masz, nie? Męczy cię katar. No dobra. Dziewczyny u góry robią zadania. Już ostatnie dni. Ale z nimi to pogadamy. Potem, póki co, zabieram was na małe zakupy. Seba ma jojo. I obciętą piżamę. Słuchajcie, w każdej piżamie Seba robi dziury na kolanach. I żeby piżamy nie wyrzucać, bo to tylko piżama, to obcięłam mu nogawki w dwóch piżamach i teraz ma spodenki. Nie? Jak się spało w piżamie? Dobrze. No, najważniejsze. Zawsze wyjeżdżając gdziekolwiek z domu na dłużej, a jak już ja mam dzisiaj parę punktów do zrobienia, więc zajmie mi to średnio 3-4 godziny. Kawa na drogę, ale i woda. Woda, a oprócz tego mam jeszcze musli, dwie figi i trochę migdałów. To jest moja ulubiona przekąska. Dobra, uciekam. I know you've heard it all before, but you are the love of my life. When you came through the door, that you are the love of my life. O, słuchajcie, nawet się nie jest aż tak gorąco jak wczoraj, bo mamy teraz jakieś 24-25 stopni, ale jest duszno przeogromnie. Znowu się zaczęło jak co roku i tak wyjątkowo późno w tym roku, na szczęście. Na szczęście dla mnie. Nie cierpię właśnie tej wilgotności powietrza. Okej. O, jaka fajna wystawka z Revolution. Bardzo ładnie to zrobili. No, fajnie. O, zobaczcie, jakieś fajne lakiery nowe. Hani by się podobały takie. Target wprowadzał właśnie coraz więcej takich czystych, bardziej kosmetyków. Ale słuchajcie, jest wszystko przyjaśnione, czemu? A teraz znowu za ciemne. Co mi się podoba, że tu jest tyle odcieni wszystkich podkładów. Dobra, ale nie po to dzisiaj przyjechałam. To jest też fajne, zamiast lakieru do paznokci sobie możecie przykleić takie naklejki jakby na paznokieci, które imitują lakier. Są od razu z wzorami. Ile kosztują? $7. Że niby wytrzymują do 14 dni. Jakie fajne naklejki. Będziemy dział dziecięcy, a to są fajne. Zobaczcie, są ciuszki na przykład z Gerbera. Ale fajne. No nie mogę. Marzy się czasami, nie? No, nie znalazłam tego,
co chciałam przejechać dalej. A to były lalki, które dziewczynki kiedyś bardzo lubiły. Te pierwsze z Our Generation te kupiliśmy w Irlandii. Jaki fajny, zobaczcie, Play-Doh fryzjer. Dobra, słuchajcie, zwijam się, bo nie mam czasu chodzić po sklepie i uciekam dalej. Lubię tutaj tę sekcję z grami. Bardzo fajne gry. One są tak wiekowo poukładane. Na horyzoncie pojawił się TJ. Słuchajcie, i prezent mam. Kupiłam, ale zadzwoniłam do koleżanki. Ugadałyśmy się, co z prezentem. Więc udało się. A teraz szybko uciekam oddać tę siatkę. Na pewno się zastanawiacie, czy oddaję tę niebieską sukienkę w kratkę, którą widać tutaj. Tak, kochani, oddaję, bo nie byłam do niej przekonana na 100%, a jak nie jestem przekonana do czegoś na 100%, to wiem, że tego nie będę nosiła. I tak to już jest ze mną, więc oddaję, idę zobaczyć, czy jest jakaś inna, ta może ta kremowa mniejsza, zobaczymy. Środek tygodnia i pełno ludzi. Nic nie nagrywałam, bo tym razem się spieszyłam. Parę rzeczy tylko wzięłam, zobaczymy. Już stoi w kolejce. Dojechałam do domu, kuchnia posprzątana. Zuzia chyba się sprzątała, tak? Aha. Zuzia posprzątała. Pokażę wam tylko w sumie. Ja kupiłam sobie dwie rzeczy. Żadnej sukienki. A musiałabym chyba zmienić sklep. Nie chce mi się, słuchajcie, i ja tak uważam, że jak jest mi pisana jakaś sukienka, to i tak ją kupię. Czy teraz, czy potem. No, a teraz kupiłam parę prezentów już do Polski, tak, których wam nie pokażę. Ale sobie kupiłam takie klapeczki. Takie fajne z Pumy. I w sumie to są ósemki. Normalnie byłyby za małe, a są idealne na mnie. I odżywkę z Pacyfiki do włosów, ale z tym z tonerem niebieskim. O, ktoś do mnie napisał. Tam są też prezenty. I co jeszcze? A, i tylko awokado w Targecie. A, i Hani, Zuzi spodenki, ale Zuzia już mi je porwała. Za chwilę wam pokażę. No i Hani, pasują moje buty. Haniu, proszę ci od... Matkę? Tak, dzięki. Nie musisz się wygadać. Jak się czujesz? Dobrze. Dobrze? To dobrze. Oj, do mamusi. Które były zadania? Mamy two pages. Dwie? Aha. A dwie ci zostało jeszcze? Dwie. Dwie? To teraz zrobić, dobra? Zanim obiadek będzie. Zusie potrzebujesz, tak? A co tam na ziemi tyle rzeczy leży? Posprzątać, proszę. O, tak wygląda ta bluzeczka. To jest Lucky Brand. Bardzo lubię tę firmę. Bardzo fajne mają ciuchy. Czekajcie, bo oczywiście nie widać. Tak? No. Bardzo fajna. Cieniuteńka, z takim rozpięciem tutaj. Fajny motyw. Bardzo mi się podoba. O, jestem teraz taka influencerka modowa. Uwaga, raz, dwa. Właśnie patrzę, co się tak zimno zrobiło. Klimatyzacja. Oczywiście zimno, bo na dworze wcale nie jest aż tak zimno. Ale leje! A tam dzieci się bawią w deszczu. Bo nadal ciepło jest. Deszcz jest potrzebny. Trawa ruszy. O! Ogródek, no nie muszę dzisiaj podlewać. Ale fajnie, bardzo są wygodne, bardzo fajne. Super. I kosztowały chyba około 12-13 dolarów. Fajne. Dzisiaj trening. Dzisiaj trening był u Zuzi w pokoju. Mieliśmy spotkanie z wszystkimi coachami, z trenerami, z liceum. Idziemy na dwór. Miałam wam pokazać Zuzi spodenki nowe. Zuzia. Nie widać za bardzo. O, dobra, widać. Krótkie i takie
W palmy? Co to jest? Palmy? Zuzia miała spotkanie z coachami i zaczęła ćwiczyć. No przecież żartuję. Ćwiczy codziennie. Jeszcze dostaniemy papiery od lekarza i trzeba szybciutko złożyć, tak? Zuzia, jak to będzie, że będziecie mieli treningi w wakacje? Nieobowiązkowe, ale warto iść. No i później jest tam chyba w sierpniu albo w lipcu. Tryout już na Spring Sports, więc nie wiem jak to będzie działać. Moja koleżanka, która gra siatkówkę, no właśnie nie będzie mogła w tym roku być na drużynie, dlatego że nie będzie, bo będzie na wakacje. Juliet? Nie, Caitlin. Aha. Dzień dobry. No. Wiadomo, że ludzie wyjeżdżają na wakacje. Najważniejsze jest to, żeby zrobić papiery wszystkie, nie? A Zuzia już powypełniała dosyć dużo papierów, ale jeszcze musimy mieć te papiery od lekarza. Bez tego nawet na te tryouts nikt nie pójdzie. Nawet na training się nie pójdzie. Nawet na treningi. Czekaj, pogoda? Zobaczcie. Teraz 8 godzina. O, teraz widać dobrze niebo. Nikogo nie ma w gniazdku, ale widzę, że jaskółki tutaj krążą dookoła. Ale są 4 jajuszka już w gnieździe. Jedno jest... No dobra, dobra. Jedno jest jakby poza gniazdem. Już dawno. O, przyleciała. Widzicie tam po prawej stronie? To jedno było jakby wyrzucone przez matkę. Czasami tak jest, że ptaki wiedzą, że coś jest nie tak, jakieś jajko jest zepsute, to się go pozbywają. A i tak 4 zostały, więc dosyć sporo. Tak a propos czystości, to tym razem nie jest tak czysto jak przy tych pierwszych ptaszkach. O, właśnie, ale nie jest najgorzej. Musiałam przerwać, bo mi zegarek kazał oddychać. Jakąś... Pierwszy raz to widziałam. Zuzia, jesteś zamazana. Jesteś jakaś niewyraźna. Poznaję właśnie nowe funkcje. W ogóle muszę przejść przez ten zegarek, bo jeszcze mało wiem. Ale to, wiecie... To jest intuicyjne urządzenie, więc będzie dobrze. Nie mogę jej nagrywać, bo powiedziała, że jak ją nagrywam, to nie umie jej trafić. Zuzia, nie poddawaj się. Jest! No jest, udało się. Uff, już nie muszę nagrywać. O, znowu! Patrz, nagrywam. No, to już wystarczy, Zuzia. Będzie zmęczenie materiału. Okay. Już wiem, jak to było. Się mówiło, walcz, bo kto walczy, może przegrać. Ale kto nie walczy, już jest przegranym. O, pięknie! Soccer ball mi się jakieś bardzo robi. Ale całkiem przyjemnie się siedzi na dworze, pomimo tego, że jest duszno. Słuchajcie, w przyszłym vlogu, no w przyszłym vlogu to już będzie ostre pakowanie. Tak, bo to będzie vlog, mam nadzieję, że mi się uda z tym vlogiem. Bo to będziemy wyjeżdżać już na wakacje. W momencie, w poniedziałek już będziemy w drodze. Po prostu o to chodzi. Ja będę musiała nagrać tego vloga pewnie piątek, sobota i wrzucić go jeszcze w niedzielę. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Natomiast no to będzie taki vlog z pakowaniem, z przygotowaniami do wyjazdu. Coś czuję, że będę musiała komputer wziąć ze sobą. Ale tylko dlatego, że po prostu w drodze będziemy tyle godzin, że ja sobie wykorzystam to na montowanie filmów. Pamiętajcie o tym, żeby wpadać do nas na Instagram, bo na wakacjach, jak będziemy na wakacjach, to oczywiście będzie tylko Instagram. Filmy z wakacji będą dopiero po powrocie. Pamiętajcie o subskrypcjach, bo dzięki subskrypcjom i powiadomieniom, jak naciśniecie sobie ten dzwoneczek, to będziecie mieli powiadomienia o nowych filmach. A obiecuję Wam, że w najbliższej przyszłości będzie się działo. To nawet sama ja się tego nie spodziewałam, ale wiem, że coś fajnego się wydarzy. Także zachęcam Was do subskrypcji. Pamiętajcie o łapeczkach w górę.
Mąż się dołączył do pożegnania, tak? Chciałeś się też pożegnać? Tak, chciałem się pożegnać, patrząc na mój piękny trawnik. Nie wiem, czy żona się pochwaliła. Muszę się pochwalić trawnikiem, proszę bardzo. Już coraz bardziej zielony. Tak? W końcu pole golfowe przed domem. Zuzia chce go zniszczyć. Zuzia, twój trener osobisty teraz na ciebie patrzy. Mogę cię skorygować. Zaraz się Zuzia zdenerwuje. Niech się denerwuje. Dobra, słuchajcie, kończymy. Życzę wam spokojnego, dobrego weekendu. Odpoczywajcie. Nic źle nie robisz, dobrze rzucasz. A my widzimy się już w przyszłym tygodniu. Pompki, ćwiczenia siłowe, wiesz? Będzie się działo. Do zobaczenia. Ciao. Pa!